W pierwszych słowach na pewno chciałbym pochwalić i podziękować moim zawodnikom, że wygraliśmy w tak ważnym meczu dla nas. Chcieliśmy podtrzymać tą pasę 14 nieprzegranych meczy. Widzieliśmy, że spotkamy dzisiaj tutaj w Bełchatowie zespół, który grał życie i na pewno postawi nam wysoko poprzeczkę. To było dzisiaj widać. Widać było, że zawodnicy trenera Węgierskiego chcą powalczyć o 3 punkty i również na pewno trzeba pogratulować, pomimo przegranego meczu, trenerowi Węgierskiemu, ale wydaje mi się, że to my dzisiaj byliśmy lepsi, byliśmy bardziej skuteczni. Myślę, że to był mecz tak naprawdę dla Bełchatowa o wszystko, a dla nas o coś więcej niż wszystko. Chcemy grać o tą szóstkę. Zachowujemy spokój. Ja myślę, że tego lodu na głowę mi nie potrzeba, ale naszym najważniejszym celem, moim też najważniejszym celem, było utrzymanie Sandecji w pierwszej lidze i no, mam nadzieję, że ten mecz dzisiaj już da nam takiego spokoju z tym utrzymaniem, a tak jak mówiłem przed Widzewem, że to jest mecz o szóstkę, tak dzisiaj po zwycięstwie z Bełchatowem po prostu robimy swoje i chcemy wygrywać w każdym następnym meczu. Musimy się szybko zregenerować, w środę gramy bardzo trudny mecz z Resowią u nas. Mogę tylko żałować, że nie ma naszych kibiców i zrobimy wszystko, żeby w środę również z Wami się cieszyć. Pozdrawiam, dziękuję. Dzień dobry Państwu. Gratuluję Sandecji 3 punktów. Gratuluję Sandecji najlepszego transferu w rundzie zimowej. Mówię o Dawidzie Błaniku. Gratuluję Darkowi takiej serii. Mam nadzieję, że kiedyś taka seria i mnie będzie dotyczyć. Dziękuję Państwu. Do widzenia.